Młodzi Eko Kreatyw Day. Dzisiaj zapraszam Was na hol lumpeksowy. No i to jest hol lumpeksowy z wyprzedaży. Maksymalna cena dzisiejszych zakupów to jest około 7 zł, bo niektóre rzeczy były na wagę i nie da się tak precyzyjnie, nie pamiętam precyzyjnie tam ile groszy było, ale generalnie średnia cena wszystkich rzeczy to jest około 5 zł, 4-5 zł. Całe zakupy, jakby podzielić je na średnią. Kochani, zobaczycie kilka rzeczy, ale perełek. To będą i rzeczy vintage, i rzeczy super, super trendy. No i oczywiście rzeczy od projektantów. Bez tego by się nie obyło. Zapraszam i oczywiście zapraszam Was też do zasubskrybowania kanału, bo to jest bardzo ważne dla mojego rozwoju i bardzo Was o to proszę, jeśli oglądacie, to zasubskrybujcie, wciśnijcie sobie dzwoneczek, bo publikuję 2 razy w tygodniu filmy, zazwyczaj jest to czwartek i niedziela, czasem dodatkowo we wtorki i będzie dużo programów stylówkowych, w najnowszych trendach oczywiście, ale też vintage. No i oczywiście, jak zwykle, hole lumpeksowe. Zapraszam Was też na moje inne media społecznościowe oraz na Vinted. A dzisiaj Wam pokażę też jedną perełkę z Jedwabiu, którą będę wystawiać dzisiaj właśnie na Vinted specjalnie dla Was. Kupiłam ją. Także mam nadzieję, że się Wam spodoba i że ktoś z tego skorzysta. Przechodzimy dalej. Jak to się brzydko mówi, zacznę z grubej rury, czyli od razu od rzeczy projektanckiej. Można tak powiedzieć, że projektanckie. Projektanci mogą być bardzo wielkiej rangi, trochę mniejszej rangi. No, dzisiaj mam taką sukienkę, którą kupiłam za 7, niecałe 7 zł. Coś w tych granicach. Jest to sukienka z wyprzedaży w Wieliczce i jest to sukienka Fred Perry. Nie wiem, czy znacie tą markę, ale Fred Perry to jest bardzo fajna, taka sportowa, powiedzmy sportowa marka, z takimi, z klasą rzeczami w stylu polo. I na przykład Amy Winehouse robiła też z nimi kooperację. Między tam 2010 a 2012 rokiem powstały takie kolekcje łączone. Zobaczcie tam przebitki w filmie. Bardzo fajne rzeczy zaprojektowali razem. No i właśnie ta sukienka, którą ja mam na sobie, ona jest taka trochę w stylu tych kolekcji, ale jest też właśnie typową rzeczą od Freda Perry i jest mega, po prostu to jest bawełna 100%, bez podszewki, bo to jest taka prosta bardzo sukienka, w stylu właśnie, jak mówię, sportowym i jest bardzo, bardzo wygodna, ma z tyłu zamek, zobaczcie, tutaj pokażę Wam szczegóły, z tyłu jest taki zameczek, w ogóle krój jest praktycznie nie wcięty, troszeczkę jest tu wcięta w talii i ma zaszewki na biust, ale ona jest taka w stylu lat 60., nie ma być taka mega obcisła, ma być taka trochę wokół sylwetki, ale w takim nowoczesnym kształcie. No i uważam, że ta sukienka jest po prostu świetna i znalazłam w ogóle takie sukienki jeszcze na ASOS. Zobaczcie sobie tam przebitkę zdjęciową, gdzie 190, nie jestem pewna, czy dolarów, czy euro tam jest, ale to zobaczycie sobie na zdjęciu. Ta sukienka kosztuje, można ją nadal kupić. No i udało mi się ją kupić za 7 zł, czy niecałe 7 zł. No to jest mega. No i właśnie jest przewiewna, bo jest letnia, jest taka bawełniana. Bardzo fajny jakościowy materiał. No i zobaczcie, ma tutaj taki złoty znaczek, właśnie Freda Perry. Pokażę Wam tam przebitki metek, oczywiście. Jak znajdziecie te sukienki i w ogóle ciuchy Fred Perry, to są bardzo fajnej jakości. No jak też wiadomo, świadczy o tym też cena, ale nie tylko. To, że były to też ulubione ciuchy Amy Winehouse, bo ona nosiła dużo tej marki, zanim zaczęli współpracę. To była taka jej jedna z ulubionych marek. No to właśnie widzicie, że fajnie to wygląda, dobrze zrobiony ciuszek, mimo że on jest taki luźny, to wygląda spoko. I wiecie co, też kupiłam tą sukienkę, dlatego że lubię czarno-białą kratkę, teraz jest w ogóle bardzo modna taka drobna kratka, taka Vichy. To jest troszeczkę większa wersja tej kratki Vichy, ale to nic nie szkodzi. I tak jest bardzo modna w tym sezonie. Zobaczycie kolekcję od jednego projektanta, który ma dużo właśnie tego wzoru u siebie w kolekcjach. Ale to pokażę Wam stylówki w tym stylu kiedyś, niedługo. Uważam, że ta sukienka jest bardzo, bardzo uniwersalna, bo można ją nosić i na sportowo, i do pracy nawet, bo jest taka właśnie grzeczna z kołnierzykiem. Przy założeniu odpowiedniego obuwia, takiego bardziej zrównoważonego, można spokojnie wystylizować ją na elegancko. Pokażę Wam tutaj z dwoma parami butów takich vintage. Jedne są z lat 80., takie srebrno-czarne.
No, w czasie drugie są zupełnie właśnie w stylu lat 60. i będą pasować do torebki lakierowanej, którą właśnie włożyłam do tego stroju. Uważam, że super pasuje ta torebka lakierowana do tego. I zostawiłam sobie takie bardzo ciemno-szare, prawie że czarne rajstopy. Uważam, że to naprawdę wygląda spoko i można by tak na elegancko, spokojnie pójść nawet do biura. Można założyć do tego oczywiście jakąś marynarkę, żakiet, cokolwiek, płaszcz. I bardzo mi się podoba ten styl, ale świetnie też wyglądałoby czy do glanów, czy do na przykład takich właśnie potężniejszych butów. Super według mnie. Akurat już tutaj nie zrobiłam takich stylówek, bo przygotowałam sobie tylko kilka takich akcesoriów, ale też z gołymi nogami, tak jak jestem teraz, widzicie, w te holo sandały z ASOS-a. Dosłownie to są ASOS, takie skórzane mam sandałki w tym nowoczesnym takim stylu z dużą białą podeszwą. Też moim zdaniem całkiem fajnie wyglądają. Zobaczcie, też tutaj przebiteczki zrobiłam Wam z tymi sandałami i z torbą i bez torby również, różne wersje. Ale na przykład też do sandałów na obcasie, takich bardziej rozebranych, same paseczki, takich geometrycznych też by super wyglądało, bo właśnie to podkreśla charakter tej sukienki, taki nowoczesny, takie lata 60., taki jej sportowy styl i też właśnie dokładnie mi się to kojarzy z latami 60. i takimi krojami, jakie wtedy były modne. Bardzo mi się ta sukienka podoba. Widziałam ją już na nowym towarze, ale ostatnio postanowiłam, że kupuję jak najwięcej na wyprzedaży, jak najmniej na nowym towarze i udaje mi się dotrzymać na razie tej obietnicy, bo wolę kupować rzeczy za grosze, skoro i tak można kupić super perełki, prawda? Także na nowym towarze to już muszą być takie naprawdę super, super ekstra, żebym kupowała to. Poza tym według mnie też do sneakerów białych, takich nowoczesnych, też świetnie by to wyglądało i na przykład do białego plecaczka skórzanego na lato byłaby mega super stylówka, na przykład do zwiedzania na wakacje, ekstra. No w każdym razie jestem bardzo ciekawa Waszej opinii o tej sukience, ja uważam, że jest urocza. Jest taka niby niewinna, ale ma coś takiego w sobie, że właśnie można ją wystylizować też z pazurem, też na sportowo. No i to przemawia za nią, że tak powiem. Uważam, że jest świetnym zakupem, szczególnie za taką praktycznie zerową prawie że cenę. Kochani, no to jedna perełka za nami. Teraz idziemy dalej. Pokażę Wam teraz buty, bo te buty wystąpią w dalszych stylizacjach. I rajstopy. Najpierw może rajstopy. Jak wiecie, ja zawsze kupuję nowe rajstopy w Lumpeksie. Tutaj opakowanie jest od innych rajstop, ale kupiłam w tym opakowaniu, bo tam były powyjmowane. No i oczywiście to wszystko są nowe rajstopy. Tutaj na przykład kupiłam świetne, zupełnie matowe rajstopy, takie lekko przytrzymujące, lekko ściągające. W kolorze w zasadzie bezbarwnym. Widzicie, to jest taki kolor, którego na moich nogach w ogóle nie widać, szczególnie jak rajstopy są właśnie całkowicie matowe. I resist, czyli to są takie mocne rajstopy. Przy moim charakterze to ja muszę mieć takie mocne, bo inaczej po jednym razie ich nie ma. No i po trójce, po 3 zł kupiłam 2 pary nowych rajstop. Te drugie to są właśnie te, które miałam do sukienki Amy Winehouse, w cudzysłowie. Takie widzicie, ciemnostalowe, prawie czarne w kolorze. Bardzo lubię taki kolor, bardziej mi się podobają niż takie całkiem, całkiem czarne, bo i tak na nogach wyglądają w zasadzie jak czarne. No w każdym razie bardzo opłacalny zakup i te rajstopy właśnie występowały w stylówce. Natomiast teraz buty. Kupiłam, słuchajcie, na wyprzedaży po 5 zł te buty. Nie wierzę, że nikt ich nie kupił, ale może kwestia rozmiaru, że nie trafili akurat. One w ogóle wcześniej były wycenione na 40 zł i to są buty z Gapa, ze skórki. Zobaczcie, jakie piękne. To jest rozmiar 38, ale taki mały, bo na mnie są dobre. Naprawdę przepiękna skórka i nawet te paski, zobaczcie, mega modne w tym sezonie w ogóle i w ostatnio w ogóle w sezonach. Te wiązane wokół kostki paski są skórzane, bo wiecie co, miałam kiedyś takie sandały z takimi sztucznymi paskami tutaj i to było straszne, po prostu miałam tak poobcierane kostki, że nie dało się wytrzymać. Natomiast to jest właśnie skórka i są przemiękkie te paseczki i już je tutaj nosiłam po domu, nic nie obciera. Bardzo fajna opcja do balerin, takich jak te, cielistych. Nie widać ich prawie na nogach, a te paseczki wyglądają właśnie tak modnie, stylowo. No i utrzymują też baleriny na miejscu. Można w nich dłużej chodzić i po prostu noga się nie męczy, bo nie musimy
powodować stopą, żeby te baleriny się nam nie zsuwały, jeśli nie są tak idealnie dopasowane, tym bardziej, że są one takie nie za duże, ale takie, no nie mam takich ich bardzo obcisłych na stopie. Gdyby nie miały tych rzemyków, to bym ich nie mogła nosić pewnie, bo by mi pewnie z pięty spadały. A tak to są perfekcyjne i zobaczcie, w środku, pokażę Wam przebitki jeszcze, one są po prostu nowe, zupełnie nienoszone, zobaczcie tu z tyłu nawet widać jeszcze napisy Gap. No i to jest bardzo miękka skóreczka. No i pokażę Wam te butki zaraz w stylówach. Najpierw pokażę Wam z tą sukienką moją taką z Fasardi. Taka beżowa baby doll sukienka. I właśnie do tych butów i do na przykład do Louis Vuittona, tak na lato, na luzie, fajnie gdzieś na spacer do miasta. Będzie super wyglądać. Za chwilę pokażę Wam też te same buciki w stylówce z taką ala zamszową spódnicą. Z Next chyba ono jest. I zobaczycie to właśnie do kolejnej stylówki później. O, tymczasem drugie buty, też za piątkę, bo te buty były wszystkie na wyprzedaży po 5 zł. Wszystko w sklepie było po 5 zł i to jest sklep Miszmasz w Dobczycach. Dobrze mówię, tak. Słuchajcie, znowu skórzane buty i tym razem te buty, słuchajcie, są skórzane i na dole, i podeszwy, wszystko. To jest mega jakość, zobaczcie. Może były zraz noszone, zobaczcie, jakie ładne są nadal te podeszwy. Modny teraz krój, taki do szpica i modny obcas. To ten taki kitten heel, mała szpileczka. No przepiękne buty, zobaczcie, nówki. Niewiarygodne, że ktoś... tego nie kupił i to jest 36,5, ale to jest 37, bo one są idealne na mnie, ani trochę nie są za małe. 36,5, no czy w zasadzie to jest mała różnica, czasami te firmy, jak jest tak do szpica, to 36,5 to jest de facto 37, no nie wiem, w każdym razie ja mam 37 i są idealne, są nowiuteńkie. Zobaczcie, i bardzo mi się podoba też ten motyw, taki mokasynowaty z przodu. Po prostu mega modne buciki, nowiutkie, są perfekcyjne na mnie. I zobaczcie mnie w tych butach też do sukienki, do tej samej sukienki, ale no jak mówię, te buty też zobaczycie później w stylówach, bo będę je mierzyć do innych rzeczy, z innymi rzeczami, które tu Wam pokażę. Także uważam, że to był strzał w dziesiątkę, idealna wysokość obcasa na buty z obcasami, ale jednak nie takimi wysokimi, że można w nich po prostu cały dzień nawet biegać bezproblemowo. Także jestem bardzo zadowolona. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Naprawdę takie rzeczy za piątkę możecie kupić. Nowe, skórzane buty bardzo dobrych marek. I to jest w ogóle marka Lloyd, więc też super marka. Polecam Wam bardzo, bo to są bardzo jakościowe buty. Tu są pieczątki i wszystko. Echt leather, real leather. Także naprawdę, naprawdę byłam w szoku, że te buty zostały po prostu do tej wyprzedaży, bo takie buty często się wyprzedają pierwsze, no ale może akurat nie trafiły na swojego klienta. Kochani, następna rzecz to jest taki bejziczek, taka pierdołka, mówiąc potocznie, By Second Female z Kopenhagi, czyli fajna marka skandynawska, słuchajcie, jedwab 100%. I to jest taka zwykła podkoszulka w gwiazdki, ale bardzo ładny kolor, właśnie taki beżowy, perłowy beż i różowe, takie wyraziste różowe gwiazdki ma na sobie z kieszonką. No i to jest bardzo fajny basic, bo można to włożyć sobie do spodenek, i do spódnicy. Ja tutaj Wam pokażę się w stylówce z taką spódnicą falbaniastą, modową z H&M-u i z różowymi sandałami, z różową torebką. Taka śmieszna stylówka wakacyjno-rozrywkowa, powiedziałabym. To jest jedna. I uważam, że fajnie to wygląda, że pasuje to, może być jak najbardziej do takiej właśnie spódnicy. Nie jest to takie nudne, że jakaś gładka bluzka, tylko właśnie bluzka z gwiazdkami w kolorze spódnicy i te gwiazdki są przeurocze, one mi się kojarzą z latami 80. No i druga stylowa będzie właśnie trochę skojarzona z latami 80., bo włożyłam do tego taką fajną moją stalowo-szarą, taką popielistą, nie wiem jak to powiedzieć. No, starą, grafitową spódniczkę z falbanami, bardzo wygodną, z wiskozy. No i to będzie bardzo fajnie pasować do tego odcienia beżu według mnie i właśnie do takich butów na lata 80., które wyglądają trochę jak szare z daleka, one są ze srebrnym. Jak najbardziej do tego można też różową torebkę albo srebrną torebkę.
Ale każda w zasadzie by się tu sprawdziła. I też fajna taka na imprezę letnią, na jakieś wyjście fajne. Też mi się podoba. Bardzo fajna bluzka i będę Wam też ją pokazywać niedługo w stylówkach, bo będę robić stylówki z krótkimi spodenkami, z bermudami, a potem z kulotami. I też mi do jednych moich kulotów pasuje, ale nie będę Wam psuć niespodzianki. Idziemy dalej. Teraz pokażę Wam rzecz vintage. I to jest przecudowna spódnica z jedwabiu. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale ja ciągle trafiam na rzeczy z jedwabiu, być może dlatego, że ich szukam po prostu. To chyba jest, w tym jest cały sekret, że jak czegoś szukamy, to znajdujemy. Szukajcie, a znajdziecie, według tej zasady. No i zobaczcie, przecudowny kolor. Mam nadzieję, że to się uda uchwycić. To jest niebieski, kobaltowy, taki padający fiolet, ale on się jakby mieni, ma taki opalizujący blask na zielono też. Wow, po prostu byłam zachwycona tym kolorem. Ona jest na mnie za duża, od razu mówię. Dlatego ja Wam tu ją mierzę z paskiem i tylko z przodu. Zobaczycie ją w stylówce. Z takim czarnym, jedwabną bluzeczką z jedwabiem. Tak na pół formalnie powiedzmy, bo do tego byłby piękny gorset czarny na przykład, bardzo ładny, albo zielony. No, bo tam to właśnie ta spódnica się mieni, jakby ten drugi odcień to jest zieleń, taka butelkowa zieleń, przepiękny kolor. No i zamierzam sobie ją skracać albo spróbuję ściągnąć, bo tu są takie gumki, zobaczymy, czy to się uda, czy to będzie wystarczające. Ale zobaczcie, jaki piękny krój ma ta spódnica, no kolor jest powalający i zobaczcie, jak to by pasowało do zieleni. Ja tutaj taką zieloną halkę wyjęłam, ona niestety ma za długie ramionczka i nie nadaje się do zmierzenia. Musiałabym ją przerobić, ale patrzcie, jak te dwa kolory, ta zieleń, która jest dokładnie w tej spódnicy i z tym, jakby to było takie bardziej na mnie dopasowane, bo to jest jakby ta halka jest nieskrócona, nieskrócone ma ramionczka, no to też byłaby świetna stylówka, taka dopełniający kolor jest w tej spódnicy właśnie. No i przepięknie według mnie to wygląda, ja tu tak na wieczorowo trochę to zmierzyłam, mogłoby być na jakiś koncert nawet. Bardzo, bardzo mi się podoba. Mam nadzieję, że to się nawet przyda teraz na naszej lekcji śpiewania majówkowej do tych kostiumów, bo niektóre moje koleżanki są troszkę niższe ode mnie. Jak to ściśniemy, to może wyglądać przepięknie jako spódnica do kostiumu. No, idziemy dalej, kochani. Także, tak jak mówię, ta spódnica, aha, nie mówiłam, ale ta spódnica kosztowała kilka złotych też, bo to była z wagi spódnica. Także to naprawdę nie jest ciężkie, bo ona jest, jedwab jest dosyć lekki tak naprawdę. Ona ma co prawda halkę taką tiulową, ale naprawdę to jest lekkie, także to mało kosztowało. Tak jak mówię, kilka złotych. Idziemy dalej. Kochani, teraz bluza. Słuchajcie, kupiłam bluzę tą za piątkę też. Nie, czekajcie. Za piątkę albo nawet za 2 złote. No w każdym razie to było jakieś, chyba za 2 złote, słuchajcie, bo ja byłam na takiej wyprzedaży w Joyu w Dobczycach kiedyś przypadkiem, bo akurat jechałam po coś i też przechodziłam tam koło i wpadłam na wyprzedaż po 2 złote i wydaje mi się, że właśnie to było po 2 złote, co w ogóle już wow, bo zobaczcie, to jest przepiękna bluza vintage, ale jak nówka, naprawdę jak nówka, zobaczcie ten kolor, ja tego nawet nie prałam, bo to jest czyściusieńkie, tak jakby nieużywane. Taka bluza w stylu koszuli trochę, z przepięknymi guzikami. I patrzcie, jak nawet ma guzik zapasowy, więc ja myślę, że to było nienoszone. I wiskozowa podszewka, zobaczcie, w jakim super stanie jest. No naprawdę cudowna bluza. Tak się ucieszyłam, bo to mi służy jako kurtka i płaszcz jednocześnie. I to jest 36, więc to jest dobry rozmiar. Słuchajcie, to jest wełna. Już mówię, czekajcie, bo tu są proporcje napisane. Wełna 75% poliamid, a podszewka jest tak, jak mówię, właśnie wiskozowa. Pisze, żeby nie prać. Pewnie tak, bo to do pralni się nada, ale ja to spróbuję wyprać w takiej delikatnie chłodnej wodzie, więc myślę, że nic się nie stanie. Mam parownik, więc odprasuję. No super, zobaczcie, mnie tam z ostatniego vloga urodzinowego, byłam w takiej kowbojskiej stylówce i miałam właśnie tą bluzę. Jeszcze Wam o niej wtedy nie mówiłam. Także jest super. Dodatkowo tu Wam zmierzyłam do takiej właśnie zamszowej spódniczki i do tych jednych butów, które Wam tu pokazywałam. Też moim zdaniem bardzo, bardzo fajnie to wygląda właśnie do tego. No i jeszcze kolejna stylowa to będą moje spodnie takie aksamitne, wiskozowo-jedwabne
ze bluzka sportowa jest taka khaki z wełny i właśnie te buty z obcasami, które tutaj miałam, te beżowe, i do tego ta bluza, i do tego torba w kolorze takim piaskowym, w stylu angielskim, w takim łowieckim stylu, i bardzo, bardzo mi się też podoba ta bluza do tego. W ogóle ta bluza będzie mi do bardzo wielu rzeczy pasować, bo ona jest taka fajna, jasna, rozjaśniająca. To nie jest taka, nie jest taki beż, ale to też nie jest taka żółć jakaś, która wyrzuca człowieka. Bardzo mi się podoba ten kolor, jest przepiękny według mnie. No i za bezcen była ta bluza, naprawdę, no ciężko było mi uwierzyć, że takiej nowej bluzy nikt nie kupił jeszcze z wełną, w większości wełna. No ale tak. No i kochani, została mi w zasadzie jedna perełka teraz dla Was. I to jest właśnie rzecz, którą kupiłam dla Was. To znaczy dla kogoś, kto chciałby ją zakupić. Bo byłam na wyprzedaży po piątce i znalazłam przecudowną sukienkę retro. Bardzo dobrej marki, z jedwabiu w dodatku. Jest na mnie za duża. Popatrzcie tutaj na stylówę, bo ja włożyłam tą sukienkę, żeby Wam pokazać ją, i ściągnęłam ją sobie, trzymam sobie ją po prostu z tyłu, żeby Wam pokazać, jak powinien wyglądać ten krój. Ona jest taka w stylu lat 40., może nawet trochę 50., ewentualnie takich wczesnych, i ona właśnie powinna być tutaj z dekoltem, taka obcisła, piękne ma guziczki, zobaczcie tutaj, takie obszywane. No i ma taki bardzo, bardzo wdzięczny retro krój. No i ten kolor w ogóle i ten wzór, no przepiękne to jest. Mam nadzieję, że wejdziecie na moje Vinted i jeżeli macie rozmiar M, ML, ale to jest bardziej taka M-ka, wiecie, nie wiem, podam oczywiście tam rozmiary, więc będziecie mogli sobie zmierzyć, ale naprawdę uważam, że jest tak piękna sukienka, że ją stwierdziłam, że muszę ją kupić i Wam pokazać. Może ktoś skorzysta z tego. Słuchajcie, zobaczcie ten kolor, to jest taki beż, ale wpadający w taki wrzosowy odcień. Mam nadzieję, że się uda to uchwycić, jak nie, to jeszcze zdjęcia Wam wkleję. Naprawdę jest w idealnym stanie, zobaczcie. Przepiękna, tutaj się poluzował guziczek, ja go zaraz doszyję mocniej. Ale oprócz tego jest czyściutka, pachnąca. I w ogóle nie wygląda jak z lumpeksu, tylko jak nowa. Ja nawet nie wiem, czy to nie jest nowa sukienka. I to jest marka Hobbs, jak już kiedyś mówiłam, przez 2B. No i naprawdę, no jest naprawdę przepiękna ta sukienka. No było mi jej żal zostawić, bo by ją, nie wiem, czy by jej potem nie wyrzucili, jakby jej nikt nie kupił. To jest sukienka w takim stylu retro, więc może nie wszyscy takie lubią, ale uważam, że ona wygląda przepięknie na sylwetce. Nie wiem, jak się Wam podoba, piszcie koniecznie. No ale w ogóle kropki są bardzo modne i to jest prześliczny kolor, taki właśnie fioletowawy beż. Bardzo twarzowy kolor dla szczególnie jakiejś chłodnej karnacji, ale dla blondynki też moim zdaniem. Jak najbardziej. Także rozmiar M, ja podam oczywiście wszystkie wymiary u mnie na Vinted, także jeśli Wam się spodoba ta sukienka, to szybko zaglądajcie, bo te jedwabne sukienki, szczególnie moim zdaniem taka sukienka, może się bardzo szybko sprzedać. No i uważam, że to jest super zakup. Słuchajcie, kupiłam jeszcze dwie jedwabne sukienki, ale podzieliłam to. Ten haul, bo nie chcę wszystkiego naraz puszczać, bo za długie są te filmy potem, a chcę Wam pokazać zawsze kilka możliwości, kilka stylówek, więc zobaczycie dwie przepiękne sukienki z jedwabia, ale naprawdę takie perełki, i bardzo będę Was prosiła o pomoc wtedy w wyborze, którą mam sobie zostawić, bo mam trochę tych sukienek i stwierdziłam, że jedna pewnie też pójdzie do sprzedania z tych sukieneczek, ale naprawdę są tak piękne, że nie mogę się zdecydować, która, w której jest mi lepiej. Musicie mi koniecznie doradzić następnym razem, przy następnym haulu. I moi drodzy, zapraszam Was już, następny program będzie ze stylówkami. Niespodzianka. Już coś na nowy sezon też. Zapraszam Was na kolejne filmiki. Oczywiście Was bardzo serdecznie pozdrawiam i życzę Wam miłego końca tygodnia. Do zobaczenia już niedługo w filmiku. Cześć!